Cześć moi drodzy, dzisiaj pokażę Wam, jak łatwo i szybko możecie ustawić swój własny avatar oraz banner na Waszym koncie OLX. Przy okazji, jeśli macie chęć nawet takich filmów, strzelić łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. A jeśli przypadkowo poszukujecie sprzętu gamingowego, myszy, klawiatur, poteli, czy na przykład y, komputerów do 2,5-3,5 3, 3 tysięcy, to macie link do strony w opisie, tam macie najróżniejsze oferty. No ale dobra, moi drodzy, co musimy zrobić, jeśli mamy chęć ustawić swój własny avatar? Albo w tym przypadku banner na serwisie OLIX. Początkowo oczywiście logujemy się na nasze konto. Link do strony y, macie w opisie tego filmu, ale to jest oficjalna strona OLIX, więc po prostu możecie sobie wejść na stronę OLIX. Następnie, moi drodzy, wybieramy opcję Mój OLIX w prawym górnym rogu. Oczywiście, jeśli jesteśmy już zalogowani i klikamy opcję ustawienia. W tym momencie zjeżdżamy na dół i wybieramy opcję Logo i Banner. No, i w tym momencie, moi drodzy, jak mamy logo, no to klikamy plusik. Mamy też jakieś tam konkretne dane, wymiary, do których możemy umieścić nasze logo. Ja sobie wejdę w jakieś tam pliki pobrane powiedzmy i no, dodam przykładowo, nie wiem, szachownicę jako mój awatar. Nie wygląda to zbyt fajnie, ale to jest tylko w formie przykładu oczywiście, no może być równie dobrze coś innego Możemy sobie dodać nawet dla przykładu powiedzmy te logo Alix Jeśli chodzi o sam baner to oczywiście robimy tak samo Wybieramy jakiś plik, który chcielibyśmy wykorzystać Wtedy musimy też dopasować powiedzmy Ten rozmiar baneru do, do naszego zdjęcia do tego baneru Czyli jeśli zdjęcie jest zbyt duże no to musimy kawałek tego zdjęcia uciąć, no ja muszę dopasować Powiedzmy kawałek, to są jakieś giftkardy i tak dalej, także klikam zapisz No i moi drodzy mamy Także, moi drodzy, a teraz po odświeżeniu, gdy wejdziemy nasz profil, będziemy widzieli nasz całkiem nowy e, nasz całkiem nowe logo, nasz całkiem nowy baner i każda osoba, która odwiedzi nasz profil, będzie miała e, właśnie widoczne takie, widoczne takie logo i widoczny taki baner. Jeśli ten film dla Ciebie przydatny, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję, A jeśli przypadkowo poszukujesz sprzętu gamingowego, czyli powiedzmy mysze, klawiatur, e, foteli czy komputerów, to masz link do strony w opisie, tam masz najróżniejsze oferty, miłego dnia cześć.